Niecodzienne wydarzenie w Centrum Sportu Rekord. Gościmy przedstawicieli aż 4 federacji piłkarskich. Skąd takie przedsięwzięcie i akurat w Bielsku-Białej? O tym dyrektor szkoły trenerów i szef szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Paweł Grycman. Tak, tak się złożyło, że rok temu byliśmy w Szwajcarii, w siedzibie UEFA, gdzie spotkało się 55 federacji. No i mówiliśmy o kształceniu trenerów, bo taka jest jakby nasza główna rola. No i postanowiliśmy założyć Grupę Wyszehradzką, składającą się właśnie z 4 federacji: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. No i cyklicznie co pół roku spotykamy się w każdym kraju. Pierwsze spotkanie pół roku temu było na Węgrzech, w siedzibie Węgierskiego Związku Piłki Nożnej. No i teraz druga rola, zostaliśmy my organizatorami. No i decyzja, gdzie to zrobić, tak? I tutaj jakby jednogłośnie stwierdziliśmy, że po pierwsze musi być blisko granicy, no ale szukaliśmy przede wszystkim dobrej lokalizacji i tutaj nie było żadnych pytań w tym temacie. Wybraliśmy rekord. Mam bardzo dobre wspomnienia tutaj jeszcze jako osoba odpowiedzialna za kursy w Śląskim Związku Piłki Nożnej. Bardzo dobrze się tutaj czujemy. Zawsze tutaj lubimy wracać i to była doskonała okazja, żeby też pokazać te piękne miejsce innym krajom. Parę zdań o zawartości merytorycznej waszego czterostronnego spotkania. Tak, przede wszystkim skupiamy się na tym, co nas różni, co nas zbliża do siebie, czyli mówimy o edukacji trenerów na kursach trenerskich, jak my to robimy, jak to robią inne kraje, czego możemy się od nich nauczyć, tak? Bo okazuje się, że mamy podobne kultury, mamy podobne budżety, no ale mamy wiele takich różnic w przypadku edukacji trenerskiej, no i teraz chodzi o to, żeby to, co nam się podoba z innej federacji, zaadoptować do naszej, no i wiele takich rzeczy się pojawia i myślę, że w drugą stronę tak samo. Czyli tym wszystkim ulubione wzorce szkoleniowe Pawła Grycmana, mówię o piłce iberyjskiej. No my na pewno tutaj, jeżeli chodzi o rozumienie gry, to jest taki nasz główny fokus od kilku lat. Nie ukrywam, że tutaj jesteśmy mocno, myślę, do przodu w stosunku do kolegów, ale to jest tak, że nikt nie śpi. Dzisiaj, żeby iść do przodu, to trzeba cały czas szybko biegać, dlatego też jesteśmy pod wrażeniem niektórych rozwiązań, nie tylko metodycznych, dotyczących metodologii, ale też organizacyjnych, dlatego to jest taka główna część, zresztą UEFA to też promuje, uczymy się od siebie, tak? To jest dzisiaj najlepsza nauka, nie tylko wykład na teorii, ale przede wszystkim pokazywanie dobrych wzorców z innych federacji i myślę, że to jest fantastyczna okazja. No i tutaj na rekordzie, jako też ciekawostka, mogliśmy popatrzeć na trening, taki klasyczny polski trening w naszej filozofii, tutaj rekord ma złotą gwiazdkę w programie certyfikacji, także tutaj absolutnie niczego sztucznie nie planowaliśmy wcześniej, to się odbyło w sposób naturalny. Trener bardzo dobrze mówił po angielsku, trener Szymon Niemczyk swobodnie opowiedział o tym treningu w języku angielskim, dostał feedback, rozmawialiśmy o tym treningu, mówiliśmy o podejściu do oceny trenera, o podejściu do dawania feedbacku takiemu trenerowi w czasie zajęć, także świetny czas. A zatem zapraszamy częściej do Bielska-Białej. Jak będzie tylko okazja, jest. Yeah.